Kochani, dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Nie patrzcie na moje zapuchnięte oczy, ale spałem dzisiaj tylko 3 godziny. Wczoraj mieliśmy gości, byli moi rodzice, ciocia z wujkiem, babcia. Analizowaliśmy i w ogóle pokazywaliśmy im produkty, które dla was tworzymy. Ja oprócz tego jeszcze cały czas scrollowałem, czytałem wiadomości, komentarze na temat tego, co pojawiło się na naszym firmowym Instagramie. Jeżeli ktoś jeszcze nie zaobserwował i nie jest na bieżąco, tutaj oczywiście wam oznaczam, wejdźcie, zobaczcie i dajcie znać. Tam pojawił się pierwszy post, który, no, z tego co widziałem, zrobił na was ogromne wrażenie. Na mnie ogromne wrażenie zrobiła wasza reakcja i dlatego też jestem taki nieprzytomny. Cały czas scrolluję, przeglądam, czytam, odpisuję i rozmawiam z wami na temat tego, co się tam pojawiło. Także dzięki wielkie, a my rozpoczynamy ten film, rozpoczynamy ten dzień i bierzemy się za robotę. Jak Patryk wspomniał, wczoraj mieliśmy tutaj wizytację, prezentację, a jak zazwyczaj po takich małych, nawet imprezkach czy spotkaniach bywa, trzeba się wziąć za ogarnianie mieszkania. Powiem wam szczerze, że jeden duży minus mamy tutaj na miejscu. Chodzi tutaj przede wszystkim o podłogę, która jest przepiękna i zawsze o takie marzyliśmy, żeby mieć na podłodze duże, piękne, białe kafle, ale jest to taki problem, jeżeli chodzi o utrzymanie, bo tak naprawdę widać cały kurz, cokolwiek nie skapnie, to po prostu robią się plamy, nie daj Boże się jeszcze na to nadepnie. Największy problem jest zawsze w kuchni, kiedy na przykład, nie wiem, wyciąga się ze zmywarki, no i wiadomo, czasami z naczyń czy z garnka coś skapnie na podłogę i się później to roznosi po całym mieszkaniu, więc mamy tutaj do pomocy oczywiście sprzęt, który chciałbym wam dzisiaj przypomnieć, bo robiliśmy już prezentację jakiś czas temu. Dzisiaj w ramach przypomnienia chciałbym wam o tym powiedzieć, bo jesteśmy mega zadowoleni i sporo też pojawiało się zapytań, co my robimy, żeby utrzymać tą podłogę, czy nie mamy z tym problemu. Mamy problem, ale mamy dlatego sprzęt do pomocy. Zaraz wam pokażę, jeździ mi tutaj pod nogami, więc mam nadzieję, że mi zaraz nie przetrąci kostek i mnie nie przewróci. Także zaraz wam pokażę, przypomnę wam, co to jest dokładnie za sprzęt, na czym polega jego czyszczenie i dlaczego akurat jesteśmy z niego tak bardzo zadowoleni. Zobaczcie, nasza koleżanka tutaj jeździ. Dlaczego mówię koleżanka? Z tego względu, że jest to Roidmi Ewa, tak się nazywa. Mieliśmy jej starszego brata, który nazywał się Eve, więc tutaj mamy koleżaneczkę. Tutaj jest jej centrum dowodzenia, stacja dokująca, która składa się z takiego ekranu, gdzie pokazywany jest proces czyszczenia. Tutaj w środku mamy zbiorniki z czystą wodą, mamy zbiornik na kurz, mamy również zbiornik na brudną wodę, więc wystarczy pamiętać, aby to regularnie oczyszczać, aczkolwiek zbiornik na kurz wystarcza nawet na 60 dni, więc no, raz na 2 miesiące wystarczy ten worek zmienić. Tutaj mamy ten cały sprzęt, który służy do samoczyszczenia, samoosuszania się Ewy, więc jak skończy ona czyszczenie, to tak naprawdę wszystko się samo oczyszcza. Ma funkcję też antybakteryjną, więc jest to mega fajne i ważne. O, zobaczcie, przyjechała, kontroluje, co ja tutaj robię. Jest o tyle fajna, że jest to jedno urządzenie, które zawiera wszystkie funkcje, czyli po prostu odkurza, mopuje, oczyszcza się, dodatkowo ma, jak wspomniałem, tą funkcję antybakteryjną. Po pewnym cyklu sprzątania, który można sobie ustawić, my akurat mamy na 9 minut, opcja jest na 6, 9 i 12, wraca ona na stację dokującą, żeby się właśnie oczyścić, wymienić wodę i po takim, powiedzmy, wstępnym oczyszczeniu wraca na miejsce, w którym się wcześniej znajdowała, żeby kontynuować sprzątanie. I co jest też fajną opcją, to oczywiście jest do tego aplikacja, którą można skonfigurować z domową siecią Wi-Fi i w tej aplikacji widzimy po pierwsze mapkę mieszkania, widzimy progres czyszczenia oraz aktualny status, co to urządzenie robi, więc możemy zaprogramować je tak, aby w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie sobie Ewę uruchomić, tak aby ona posprzątała nam mieszkanie, zanim do niego wrócimy. To jest akurat fajna opcja dla nas w momentach, kiedy wracamy z wakacji, jesteśmy już akurat na lotnisku, włączamy odkurzacz i jak wchodzimy do mieszkania, to jest już posprzątane. Tutaj zobaczcie, właśnie kręci, skończyła pierwszy cykl mieszkania, parkuje sobie tyłem. Patryc już mógłby się uczyć, jak to się robi. No, także tutaj zobaczcie, teraz jest progres, ona się ładuje, oczyszcza, opróżnia worek i jak skończy, to wraca z powrotem do pracy.
No i jeszcze jedna istotna rzecz, o której zapomniałem wam wspomnieć we wcześniejszej prezentacji, to pojawiały się pytania, czy z tych szmatek, które myją podłogę, nie śmierdzi. Otóż nie, kochani, nie śmierdzi z tego względu, że odkurzacz ma, jak wspomniałem, tą funkcję, czy ta stacja do końca ma funkcję samoosuszania, więc po sprzątaniu, po umyciu podłogi wraca na stację dokującą i przez kilka godzin ta stacja dokująca osusza te szmatki, osusza te tarcze, które mopują podłogę, więc nie ma tutaj też żadnych nieprzyjemnych zapachów, więc nie macie się o co martwić. W opisie filmu zostawię wam jeszcze link, za pomocą którego możecie nabyć ten sprzęt. Ja wam go polecam. Polecamy go w sumie wszystkim. Rodzice też już go zakupili, są mega zadowoleni, także no kochani. Taka nasza wskazówka z domowych... Patryk tak się zmęczył tym odkurzaniem, tak się zmęczył tym mopowaniem podłogi, że aż poszedł spać, a ja już jestem w takim szale polecajek, to chciałbym wam jeszcze opowiedzieć o jednej rzeczy. Ostatnio w ramach współpracy dostaliśmy szczoteczkę soniczną, która nazywa się Nandme NX7000 i powiem wam szczerze, że nie byłem jakimś wielkim fanem zamawiania szczoteczek z Chin, ale ta jest naprawdę mega fajna. Jeżeli chodzi o design, bardzo prosta. Przychodzi w opakowaniu z 12 końcówkami. Tak to wygląda. Sama szczoteczka ma 15 programów, w sensie 5 programów po 3 różne intensywności. Czyli mamy tutaj sensitive, delikatne czyszczenie, wybielanie, polerowanie, gum care. Nie wiem dokładnie, co to znaczy. Ale powiem wam szczerze, że używam jej od kilku dni i jestem naprawdę mega zadowolony, bo zęby po umyciu są takie aż aksamitne, takie jak się przejedzie językiem, to naprawdę są takie delikatne, wypolerowane, więc uważam, że jest to fajne. Z tego co czytałem, to szczoteczka ma 41 takich drgań na minutę, co jest w ogóle mega, mega dużo. I z tego co widziałem, producent pisze, że jedno naładowanie szczoteczki przy użytkowaniu dwukrotnie dziennie, czyli przy myciu dwa razy dziennie zębów, wystarcza na rok. Więc jestem ciekawy, czy to jest faktycznie prawda. Używam jej dopiero od kilku dni. Nie widziałem, żeby ta bateria jakoś się rozładowywała, bo zazwyczaj w takich szczoteczkach elektrycznych to około mniej więcej po tygodniu ta bateria się rozładowuje, więc tutaj jeszcze żadnego takiego sygnału nie było, więc jest duża szansa, że jest to prawdopodobne rozwiązanie, także powiem wam szczerze, że naprawdę polecam. Szczoteczka chyba kosztuje jakieś 32 dolary, czyli jakieś 100, powiedzmy 50 zł maksymalnie, więc na chwilę obecną uważam, że jest to warte zainwestowania, tym bardziej patrząc na ceny szczoteczek sonicznych, jakie są dostępne w Polsce, różnych producentów, więc wahają się one w różnych cenach. Jeżeli chodzi o tą, ja wam ją polecam ze szczerym sercem i z moim uśmiechem. Kochani, wracam do was po krótkiej przerwie, a jak wracam, to muszę na spokojnie w moim ulubionym miejscu. W ten weekend zrobiłem sobie taką przerwę od telefonu, od YouTube'a, od nagrywania, od Instagrama, od wszystkiego, co w mojej głowie po prostu napędza gonitwę myśli. Cały czas zastanawiam się, czy wszystko zrobiłem, czy mógłbym zrobić coś więcej, czy czegoś nie ominąłem i o czymś nie zapomniałem. I to był bardzo dobry pomysł. Spędziliśmy ten czas z moją rodzinką, byliśmy u mojego brata i Jani, u chłopaków i w piątek, i w sobotę. Byliśmy w niedzielę też z moimi rodzicami na obiedzie, w kinie, na Titaniku. Titanic to jest mój ulubiony film z moją mamą, zawsze go oglądamy. Teraz nie wiem, czy wiecie, ale wrócił do kin z okazji 25-lecia. Byliśmy wszyscy razem, spłakaliśmy się i naprawdę moja głowa, mój organizm odpoczął, zregenerował się i teraz czuję, że mogę wrócić. Przyznam też wam szczerze, że ostatnio vlogi, nakręcanie vlogów takich dziennych sprawia mi może nie o tyle trudności, co nie mogę się skupić z racji tego, że tworzymy te wszystkie rzeczy i mamy bardzo dużo spotkań i bardzo dużo na głowie. Nie mogę się skupić na tym wszystkim, nie mam takiej energii, jakbym chciał. No właśnie, już się zaczęło, cały czas mi teraz przychodzą jakieś powiadomienia i zdecydowanie lepiej, zdecydowanie bardziej komfortowo czuję się, jak usiądę sobie w tym właśnie miejscu, ustawię kamerę, porozmawiam z wami, wygadam się, opowiem co u nas. Ja też tutaj mam koło siebie rzecz, o której zawsze marzyłem, którą chciałbym wam dzisiaj pokazać, zanim do tego przejdę. Tak, może pokrótce opowiem, że zawsze miałem taką wishlistę, o której marzyłem. Były to produkty, były to rzeczy, na które wiedziałem, że w przyszłości będę chciał sobie zapracować, które będę chciał mieć.
I ostatnio też wspominałem wam, że chcę zrobić Przemysławowi prezent. Mowa tutaj o plecaku, który dostał ode mnie jakieś 2 tygodnie temu maksymalnie, przed wyjazdem do Gdańska. Będąc w tym sklepie, Przemysław w ogóle się po pierwsze nie spodziewał tego, że ten plecak ode mnie dostanie i zaczęliśmy rozmawiać z panem Kacprem, którego chciałbym tutaj w sumie wam polecić. Ja bardzo nie lubiłem Louis Vuitton w Warszawie, zawsze jak chcieliśmy sobie coś kupić, wylatywaliśmy za granicę i tam robiliśmy zakupy, ponieważ obsługa, no i jakość podejścia do klienta wiele do życzenia w Polsce pozostawiała, ale teraz to wszystko się zmieniło, jest tam zupełnie inaczej, to absolutnie nie jest żadna promocja ani żadna reklama, po prostu z dobrego serca chcę o tym wspomnieć i nadmienić, bo zawsze narzekałem i marudziłem, ale odkąd pan Kacper w Louis Vuitton jest, robimy zakupy właśnie tam. Ja tutaj sobie kręcę tą moją walizeczką i naprawdę jestem bardzo zadowolony i jestem bardzo szczęśliwy, że jestem w jej posiadaniu. Kiedy pojechaliśmy po prezent dla Przemysława, zaczęliśmy oglądać różne rzeczy i Przemysław mówi, że tak ciężko pracuje, że tak ciężko teraz w mojej głowie to wszystko się układa, że powinienem sobie jakoś to wynagrodzić i sprawić sobie prezent. No i po troszeczkę takim dłuższym namyśle stwierdziłem, że nie jest to głupi pomysł. Wszystkie rzeczy Louis Vuitton z roku na rok tak naprawdę drożeją. My tych rzeczy już troszeczkę mamy i jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości, z tego, że są to produkty ponadczasowe i uważamy, że jest to bardzo dobra inwestycja, patrząc na torbę, na plecak, którą kupiliśmy 6 i 5 lat temu. One podrożały ponad 2-krotnie. Pamiętam, że torbę i plecak kupowaliśmy chyba za 6 tysięcy złotych. Teraz już ponad 10 tysięcy to wszystko kosztuje. No i Przemysław z panem Kacprem namówili mnie na to, żebyśmy sprawili sobie taką walizeczkę. Ona jest po prostu idealna, jest fantastyczna. Ja wybrałem model Canvas oczywiście, monogram Canvas. To jest takie płótno, które jest wodoodporne, to nie jest skóra, to jest coś bardziej wytrzymałego. Ja zdecydowałem się na walizkę kabinówkę, ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby większy model kupić i dawać ją do luku bagażowego. Ta walizka wyglądałaby po jednym albo dwóch razach po prostu fatalnie. Byłaby porysowana, byłaby zniszczona, powgniatana. Wiadomo, jak na lotniskach szanuje się, a raczej nie szanuje tych walizek. Nikt by nie zwrócił, że jest to tak droga walizka i tak ważna. Dla mnie to akurat jest spełnienie marzenia, więc niesamowicie się cieszę i jestem dumny jak zwykle. Dla mnie zakup takich rzeczy jest to zawsze ogromna duma, jest to chwila takiej refleksji, zatrzymania się i stwierdzenia, że jeżeli mogę sobie pozwolić na taką rzecz, o której zawsze marzyłem, ja pamiętam rzeczy Louis Vuitton oglądałem w pierwszych filmach, nawet w Titaniku jest fragment, gdzie pokazane są walizki, kuferki i naprawdę chciałem mieć tych rzeczy zawsze dużo. Całe szczęście moje życie potoczyło się tak, że mogę sobie na to pozwalać bez większego zastanowienia. Pierwsze rzeczy pamiętam, jak odkładałem, jak zastanawiałem się bardzo długo, jak całą moją rodzinę angażowałem w to i pytałem, czy ja mogę, czy powinienem, czy to jest dobre wyjście, czy to jest zły wybór. Zawsze opowiadając wam o rzeczach Louis Vuitton, o tych moich takich małych materialnych marzeniach, zastanawiam się, czy to jest w dobrym guście, czy to jest w dobrym smaku, ale ja nie chcę się ograniczać, nie chcę się zastanawiać, ponieważ zawsze znajdzie się ktoś, komu będzie coś nie pasowało, patrząc na poprzedni film i na to, jak niektóre osoby zareagowały na tytuł, który był metaforą, który był przenośnią, o którym też wspomniałem w filmie, że może budzić emocje. Byłem na to przygotowany, nie odpowiadałem na różnego rodzaju zaczepki i rozumiem, że niektórym może się coś nie podobać, jesteśmy tylko ludźmi, każdy popełnia błędy, ja tutaj absolutnie nie mówię, że ja taki błąd popełniłem, tylko że może być to odbierane jako coś, co nie powinno mieć miejsca, a ja totalnie tak nie uważam. To była metafora, to była przenośnia, ale wracając do walizki, zaraz może zmienię kamerę i troszeczkę więcej wam o niej opowiem. Miałem aż tak dużo wam o tej walizce nie opowiadać i nie pokazywać, ale widziałem, że na polskim YouTubie nie ma żadnego takiego unboxingu i zbliżenia, jeżeli chodzi o ten model. To jest Horizon 55, to jest kabinówka Louis Vuitton. Zobaczcie, jak ona fantastycznie
fantastycznie się rusza, jak fantastycznie się prowadzi. Te kółka po prostu są niesamowite. Wszyscy mówią, że jak się raz taką walizkę kupi, to później z innych nie chce się korzystać. Ja wybrałem model w tym płótnie Canvas, monogram Canvas. Wybrałem też tutaj czarną skórę, ciemną skórę, ponieważ jest też taka bardzo jaśniutka, ale ona byłaby zdecydowanie niepraktyczna, a ja wydając takie pieniądze chcę, żeby taka rzecz posłużyła mi naprawdę bardzo długo. Tutaj mamy taką blokadę, którą zwalnia się i możemy sobie, o, zobaczcie, bardzo łatwo i szybko otworzyć. Jest też tutaj możliwość zakodowania tej walizki. Nie wiem, czy to widać. Tak, wszystko widać. Ja jestem bardzo zadowolony. Co fajne i co ważne, można też tę walizkę spersonalizować. Tutaj mogą być takie inicjały, mogą być, kurczę, nawet nie wiem, jak to nazwać, taka grafika, która pokazuje, że jest to wasza walizka. Ja na ten moment chciałem zostawić ją taką, jaka jest, naturalna, bez żadnych inicjałów. Może za jakiś czas sobie dam ją do personalizacji i wtedy będę miał takie poczucie, że mam nową walizkę, a teraz taki klasyk, taki must have w moich oczach i w moich oczekiwaniach. No powiedzcie, czy ona nie wygląda pięknie? Dla zainteresowanych pokażę wam jeszcze wnętrze tej walizki. Myślę, że tutaj nie ma co oczekiwać jakichś spektakularnych rozwiązań. Mamy tutaj dwie komory. Jedna jest zasuwana na suwak. Tutaj mamy taką oczywiście zapinkę, żeby nic nam nie wypadło. Ja też nie bez powodu wam o tym wszystkim opowiadam, ponieważ wybieramy się z Przemysławem na 2 tygodnie w nasze polskie góry i dzisiaj będę musiał ją zapakować. Także idziemy do garderoby i może pokażę wam jeszcze plecak Przemysława. My, przeprowadzając się do tego mieszkania, zaprojektowaliśmy sobie w garderobie jedno takie miejsce, gdzie wiedzieliśmy, że te wszystkie rzeczy będziemy trzymali i tak to wymierzyliśmy, że niestety nic się nie mieści. Zobaczcie, ani plecaki, ani torby, wszystko miało być, wiecie, jak na półce sklepowej, a wygląda to no tak na upchnięte, nie do końca tak, jak sobie planowaliśmy. No ale niestety czasami człowiek mimo chęci, mimo tego, że naprawdę zaplanowaliśmy i wyliczyliśmy wszystko razem z architektkami, no jakoś tutaj się nie pomieściło. Co miałem wam pokazać? Miałem wam pokazać plecak Przemysława. Tak on wygląda. Ja nie wiem, co to jest za model, ale jest on naprawdę bardzo praktyczny, bardzo taki mięciutki i bardzo ładny. Myślę, że już mogliście go gdzieś widzieć, jak byliśmy w Trójmieście. Cieszę się, że Przemysławowi tak on przypadł do gustu, tak mu się spodobał. Zobaczcie, no tutaj nic nie wchodzi tak, jak powinno. Także może w innym domu kiedyś będzie tak, że wszystko będziemy mogli sobie ładnie poukładać, wyeksponować, żeby cieszyło nasze oko i żebyśmy sobie mogli, tak wiecie, popatrzeć i pocieszyć się tym, tak jak planowaliśmy. I tak na zakończenie chciałbym wam, kochani, podziękować za zainteresowanie i za te wszystkie wiadomości i zapytania o mój stan zdrowia. Kochani, wszystko jest dobrze, w jak najlepszym porządku. Ja też przecież ostatnio wam mówiłem, że zrobiłem szereg badań. To, że teraz wyglądam troszeczkę na przemęczonego, że schudłem, że moja twarz zrobiła się troszeczkę bardziej zapadnięta, wiąże się z tym, że naprawdę oddałem się naszemu projektowi, tworzeniu tego wszystkiego, no na 100%. Widać u mnie niewyspanie, zmęczenie i taką troszeczkę nieobecność w sumie, bo nie jestem taki jak zawsze, ale to wiąże się właśnie z pracą, z moją, z naszą firmą, z tym, że wkładam w to całe serducho, także nie martwcie się absolutnie. Ja wam bardzo w ogóle dziękuję, że to dostrzegacie i że tak analizujecie to, jak wyglądam, chociaż no przyznam wam szczerze, że ja nie czuję się też jakoś mega komfortowo, ale co, mamy teraz taki czas, ja będę na diecie Przemysława, żeby wrócić do swojej dawnej wagi. Przemysław o mnie zadba. Wszyscy już wiedzą, że musimy stanąć na wysokości zadania, żeby patryczek przytył. Muszę się teraz wyspać, zregenerować. Już wszystko jest na produkcji. Będę mógł odsapnąć, odpocząć. Ja wiem, że dla niektórych to jest dziwne, że ja mówię o odpoczynku, ponieważ ja przecież nic nie robię, tylko wypoczywam, relaksuję się i wyjeżdżam. Ale ci, co wiedzą i dostrzegają,
dostrzegają, że troszeczkę mój wygląd się w ostatnim czasie zmienił, wiedzą i domyślają się, że naprawdę jest to no, sporo pracy i dosyć ciężka praca, ale nie narzekamy, jesteśmy zadowoleni, jesteśmy szczęśliwi. Ja Wam życzę cudownego dnia, miłego wieczoru, niezależnie od tego, kiedy oglądacie ten film. Rąbię tutaj w pościel, nie wiem, czy to wszystko będzie słychać, ale jestem naprawdę zadowolony, jestem szczęśliwy. Dziękuję, kochani, za to, że jesteście tutaj z nami, że tworzycie ten niesamowity kanał. Widzimy się w kolejnych vlogach. Do zobaczenia, kochani. Pa!